Organizatorom bardzo zależało na stworzeniu dobrego widowiska, porównywalnego z cieszącymi się dużym zainteresowaniem galami sportu walki. Idea, jaka przyświeca utworzeniu Ekstraligi Boksu Olimpijskiego, to powrót do najlepszych tradycji i czasów, kiedy medale z igrzysk przywozili tacy bokserzy jak na przykład Jerzy Kulej czy Józef Grudzień. Hamulcem rozwoju polskiego boksu olimpijskiego był upadek ligi. Nowa formuła zakłada powrót do regularnych rozgrywek, ale prowadzonych na zasadach starć regionów Polski. Pierwszym rywalem teamu Wielkopolska została drużyna Dumy Pomorza, zdecydowany faworyt rozgrywek. O tym, jak dużą wagę do zmagań przywiązują trenerzy, mógł świadczyć fakt, że składy drużyn ujawnili dopiero dzień przed imprezą. Formuła meczu bokserskiego zakładała rozegranie 8 spotkań po jednym z każdej z kategorii wagowych. Wielkopolanie wygrali mecz 13-11 przy punktacji 2 punkty za wygraną i 1 oczko za porażkę. Swoje starcia z rywalami z północy wygrali Krystian Sośnicki z KKS Kalisz, Mateusz Goliński z Zagłębia Konin, Jakub Kasprzak z Box Team Poznań, Przemysław Kulik z Copacabany Konin oraz Aleksander Stawirej z Ziętek Team Kalisz. Na walkę z Karolem Kowalem ze Skorpiona Szczecin zmobilizowany był Karol Łapawa ze sportu walki Gostyń. Niestety przeciwnik okazał się lepszy w 2 spośród 3 rund i zasłużenie triumfował w Pampowie. Rozegrano także 4 walki poza kartą główną. W 3 z nich pępowscy kibice mogli oglądać dobrze znanych sobie bokserów, na co dzień trenujących w tamtejszej sekcji sportu walki Gostyń. Najlepsze wrażenie po sobie zostawił Marek Szymański, który efektownie pokonał Andrzeja Siejka z Warty Śrem. Pierwsze starcie dnia przegrał Filip Kułaga, który uległ Krzysztofowi Wąsalskiemu ze Średzkiego Klubu Bokserskiego. W walce wieczoru zdecydowanie przegrał Szymon Śląski, któremu większych szans nie dał znacznie bardziej doświadczony Wiktor Borysewicz z Warty Śrem. W jedynym tego wieczoru pojedynku na zasadach K1 Bartłomiej Nowaczyk z Thai Boxing Team Krotoszyn pokonał Piotra Pokładka z Legionu Głogów. Organizatorzy mogą być zadowoleni. Wydaje się, że Ekstraliga Boksu Olimpijskiego ma szansę stać się impulsem do szybkiego rozwoju polskiej szermierki napięści. Tomek, na początek o samej imprezie, bo zdecydowaliście się na wskrzeszenie ducha boksu olimpijskiego, na takie nowe otwarcie tego i dzisiaj w Pępowie wydaje się, że jest to dobry kierunek. No tak, z tego co widać, to zapełniliśmy halę samym boksem tak naprawdę i wyszło to świetnie. No tak jak myślałem, miałem nadzieję, że właśnie ta Ekstraliga Boksu Olimpijskiego przyciągnie kibiców i wznowi właśnie tego ducha boksu z powrotem i tak się stało. Fajnie, 8 walk ciekawych na wysokim poziomie, więc tylko się cieszyć. Właśnie poziom bardzo wyrównany, tak naprawdę były takie walki, gdzie można, no nie można było zazdrościć sędziom, bo bardzo trudne do oceniania te starcia. Tak, takich starć to było z 4 czy 5, gdzie my sami nie wiedzieliśmy do końca, czy wygrała jedna, czy druga strona. No ale tak często właśnie na wysokim poziomie, na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, to tak prawie wszystkie walki wyglądają. Jak jest 2 równych zawodników, to jest bardzo ciężko wskazać tego zwycięzcę i po to są właśnie dobrzy sędziowie, żeby to oni zadecydowali. Wynik tego meczu zaskakujący, 5-3. Tak nie ukrywaliście, że 4-4 to by było coś, co by cieszyło. Łyżka dziegciu w tym całym wiaderku jest, ale generalnie wynik dobry. Tak, jeśli chodzi o wynik, no to świetny, bo ja w ciemno brałbym ten właśnie 4-4, ten remis, bo liczyłem, że wygramy 4 walki, a tu się zdarzyły 2 niespodzianki, bo Przemek Kulik z mistrzem Polski, z Bogdanowiczem, nie w swojej wadze, zwycięstwo, no to naprawdę niesamowita niespodzianka. To samo jeśli Sośnicki z mistrzem Polski z Obruśniakiem, gdzie Sośnicki nie jest jakimś zawodnikiem, nie był zawodnikiem liczącym się, więc to pokazuje, że ci chłopacy mają serce i mają w sobie coś, co jeśli ich się mocno zmotywuje, to pokazują to na sercu i wygrywają.
wygrywają walki, których nie powinni wygrać. Najsmutniejszy dla nas akcent wieczoru, czyli porażka Karola Łapawy. Tak, tak, no najsmutniejszy, tym bardziej, że czekaliśmy na ten rewanż i w tej pierwszej walce nam wszystkim wydawało się, że wygrał, a tutaj trzeba szczerze powiedzieć, że przegraliśmy dwie pierwsze rundy, trzecią Karol już wygrał, no ale to było za mało, żeby zwyciężyć w walce. I niestety, no mi samemu jest smutno, mam nadzieję, że szybko się pozbiera, bo on już jutro przecież jedzie na turniej Feliksa Sztama. Kilka słów jeszcze o tym, co poza tym meczem bokserskim, bo Pepowo to taka wasza sekcja, która rośnie w siłę i dzisiaj no, ten pojedynek dużego doświadczenia Wiktora i dużego doświadczenia Warty Śrem z tym taką raczkującą sekcją Pepowo zdecydowanie na korzyść rywali, natomiast imponujący się wydaje wzrost tej sekcji. Tak, no fajnie, bo rozkręciliśmy tą sekcję Pępowo, przychodzą tutaj ludzie i my ich staramy się zarażać i wciąga właśnie te w te walki bokserskie. Szkoda Szymona, no, trochę nas za wysoką może wodę go, za głęboką wodę go wepchnęliśmy, bo Wiktor Borysewicz to jest chłopak, który trenuje boks od tam 6-7 lat i ma naprawdę wiele pojedynków, a Szymon tak naprawdę miał pierwszy taki oficjalny pojedynek, więc jest naprawdę świetnym chłopakiem, ale tu, jeśli chodzi, tu przy doświadczonym zawodnikom nie był w stanie tego pokazać. I szkoda na pewno jego, ale mam nadzieję, że jeszcze spróbuje i będzie jeszcze wygrywać. Fajne zwycięstwo Marka Szymańskiego przed czasem z równie doświadczonym zawodnikiem z Warty Śrem, więc to cieszy. No Filip nieznacznie przegrywa z zawodnikiem ze Środy Wielkopolskiej. No mnie no, tak naprawdę najbardziej chodziło o sam rozwój tego boksu i o to, żeby ludzie przychodzili, żeby zapełnić trybuny, żeby dać szansę tym chłopakom zwycięstwa i w ogóle walki, bo no po to się trenuje, żeby się później sprawdzić i nie dla każdego zwycięstwo jest najważniejsze. Oni trenują po rok, po półtora, a wchodzą tu do ringu przy takiej publiczności i się sprawdzają. Tym bardziej, że często zaczynają w wieku 20-21 lat, gdzie tak naprawdę w tym wieku nikt już karier nie zaczyna.